W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, Wielkanoc nazywamy świętem nad świętami i obchodzimy ją również nadzwyczaj uroczyście, najbardziej ze wszystkich niedziel całego roku kościelnego, z tego względu, że cudem nad cudami jest zmartwychwstanie Chrystusa. Samowładne powstanie z martwych to coś, co absolutnie wymyka się prawom natury, jak również naszym ludzkim pojęciom. Życie, mianowicie i śmierć stoją wobec siebie w totalnym przeciwieństwie, a jednak czytamy w dzisiejszym introicie: zmartwychwstałem i wciąż jestem z Tobą, alleluja. Te słowa introitu mszy świętej w dzień zmartwychwstania Kościół wkłada niejako w usta swojemu boskiemu oblubieńcowi, Chrystusowi, aby zaznaczyć Jego boską godność, według której Chrystus równy jest Ojcu. A to w odróżnieniu od dni poprzednich, w których liturgicznie wspominaliśmy to, co się w tych dniach poprzedzających Wielkanoc dokonało i w których widzieliśmy szczególnie, jak na pierwszy plan, zwłaszcza w męce Chrystusa, występowała Jego ludzka natura, dzięki której Chrystus stał się podobny nam, mógł cierpieć i nas odkupić. Natomiast powracając do tego introitu mszy świętej, te kolejne słowa tej mszy w dzień zmartwychwstania jeszcze powracają, jakby retrospektywnie, wspominając tę dokonaną ofiarę, którą Chrystus za nas złożył na krzyżu, mówiąc: położyłeś na mnie rękę swoją, alleluja. Rękę Bożej sprawiedliwości, która włożyła Chrystusowi krzyż na ramiona i która jednocześnie w tym dniu zmartwychwstania Pańskiego wywyższa umęczone ciało Zbawiciela, łącząc je na powrót z duszą, przemieniając je całkowicie w ciało chwalebne, bez śladu ran, poza tymi chwalebnymi 5 ranami w dłoniach, w stopach i w boku. I tak, drodzy wierni, tego samego, którego jeszcze niedawno widzieliśmy w hańbie, w poniżeniu krzyża, w opuszczeniu, którego słyszeliśmy na dodatek wołającego na krzyżu: Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Dzisiaj już widzimy chwalebnego, widzimy przebóstwionego, widzimy go w stanie, który tak naprawdę bardziej już go zalicza do życia niebiańskiego niż ziemskiego, chociaż Chrystus jest jeszcze całe 40 dni pozostaje na ziemi. Teraz właśnie bóstwo Chrystusa, które wcześniej było ukryte, a było ukryte zwłaszcza w męce, jedynie na tyle ingerowało, aby podtrzymać Chrystusa w cierpieniu, aby Jego ludzka natura się pod Nim nie załamała całkowicie. Widzimy teraz, jak ta boska natura niejako przebija się przez zasłonę cielesną, jak ciało Chrystusa jest chwalebne i jak sam Chrystus zmartwychwstały staje się znakiem triumfu, znakiem radości dla swoich uczniów, którym przywraca wiarę, i znakiem pogromu, znakiem porażki dla tych, którzy byli Jego wrogami. I staje się znakiem, drodzy wierni, również i dla nas, chociaż jest to znak, który się dokonał bardzo dawno już, jest odległy w czasie, to jednak dogłębnie dotyczy nas samych również, bo zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią naszego własnego zmartwychwstania. I dlatego też ten znak, te święta w ogóle są tak radosne. Chrześcijanie dlatego też pozdrawiają się zwyczajowo w okresie wielkanocnym tymi słowami, które to wszystko streszczają i wyrażają: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Chrystus, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, zmartwychwstał jako pierwszy, jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ, mówi dalej, przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie, to jest w nowym Adamie, wszyscy będą ożywieni. Te słowa, te święta, drodzy wierni, dlatego też są tak radosne, ponieważ dają nam odpowiedź na różne trudne, egzystencjalne i same z siebie skłaniające do pesymizmu pytania,
które w sposób naturalny każdą ludzką istotę nachodzą. Istotę, która jest złożona z jednej strony z ducha, ale z drugiej strony z ciała. A więc od strony ducha pragnie tego, co nieśmiertelne, co wieczne, co nie przemija. A jednak od strony ciała nie może się przed tym losem uchronić. Te pytania, na które każdy człowiek prędzej czy później musi sobie w jakiś sposób odpowiedzieć, albo je negując, albo wypierając ze świadomości na tyle, ile się da, albo dając odpowiedź w duchu chrześcijaństwa, w duchu właśnie świąt wielkanocnych. Święty Paweł mówi w tym samym liście do Koryntian, w niesamowicie piękny sposób, porównując czy przeciwstawiając sobie w zasadzie to, czym jesteśmy teraz i czym będziemy w niebie. Mówiąc, że tutaj na ziemi zasiewa się zniszczalne, natomiast powstanie niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstanie mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstanie ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, kończy, powstanie też ciało niebieskie. A to wszystko, drodzy wierni, właśnie dzięki i na wzór zmartwychwstania Chrystusa, które jest jednocześnie poręką naszego własnego zmartwychwstania. Gdy ukaże się Chrystus, życie nasze, wtedy i wy ukażecie się razem z Nim w chwale, mówi ten sam święty Paweł. I tak, drodzy wierni, Kościół wierny nauce apostoła narodów w liturgii, w sakramentach wyraźnie łączy jedno z drugim. Święcąc chociażby w tę świętą noc paschalną, wielkanocną wodę chrzcielną i ewentualnym katechumenem udzielając chrztu świętego. Posłuszny nauce świętego Pawła, który mówi, że umarliśmy, a życie nasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I porównując wyjście z grobu Chrystusa do wyjścia chrześcijanina z kąpieli w wodzie chrztu świętego, przez którą również i chrześcijanin dostępuje zmartwychwstania. Różnica, drodzy wierni, między zmartwychwstaniem Chrystusa a zmartwychwstaniem naszym własnym co do istoty, poza oczywiście drugorzędnymi cechami, poza miarą chwały, jest tylko ta, że nasze ostateczne zmartwychwstanie jest odłożone w czasie. Ono jest już w nas, ale póki co w sposób niedoskonały, niepełny, jakby w zalążku. I dlatego też wymaga od nas wiary, wiary żywej. To jest wiary, która ma przełożenie na nasze życie codzienne i która nie stroni od wysiłku, aby żyć odpowiednio do tej przyszłej chwały, do której jesteśmy powołani. Tak jak zresztą nas do tego nakłaniał święty Paweł, mówiąc, że jeśli razem z Chrystusem powstajecie z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga. Starajcie się o to, co w górze jest, nie o to, co jest na ziemi. Bo staranie, drodzy wierni, o to, co jest wyłącznie na ziemi, cechuje tych, którzy negują to, co duchowe, dla których nie ma nic poza materią, poza ciałem i poza tym, co im może zaoferować ten świat. I to ma również na myśli święty Paweł, kiedy wzywa Koryntian do tego, tak jak słyszeliśmy w lekcji, aby uprzątnąć ten stary kwas, tak aby stać się nowym zaczynem, jako też przaśni jesteśmy. Albowiem na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. I to jest jednocześnie, drodzy wierni, powodem, dla którego święta wielkanocne, chociaż te wydarzenia miały przecież miejsce tylko raz, jeden, i raz na zawsze. My obchodzimy nie tylko raz w życiu, ale rok w rok, tak aby te słowa, ta nauka, która z tego wszystkiego płynie, coraz bardziej starała się rzeczywistością. Za każdym razem, kiedy te święta obchodzimy, abyśmy coraz bardziej przyjmowali wiarą tę naukę i abyśmy podążali naszą wolą, naszymi staraniami do tego, co duchowe, do tego, co ponad nami, a nie co poniżej nas. Tak, abyśmy nie tracili z oczu tego, co duchowe. I tu każdy z nas zapewne w pewnym stopniu musi przyznać, że brakuje mu tej żywej, czyli praktycznej wiary w zmartwychwstanie. Że mało jeszcze żyjemy zmartwychwstaniem w taki zdrowy, optymistyczny, chrześcijański sposób. I w takim również samym stopniu
w jakim nam tej wiary brakuje, ten kwas świata psujący, o którym pisze święty Paweł, nasze duchowe życie zakwasza. Tak więc jeszcze raz powtarzając te słowa, świętujmy nie w starym kwasie, nie w kwasie złości, przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Innymi słowy, niech wiara zmartwychwstanie z roku na rok coraz bardziej nasze życie determinuje, przemienia je do tego ideału, które widzimy w Chrystusie zmartwychwstałym, abyśmy i my kiedyś za Jego śladami, idąc Jego śladami w naszym własnym zmartwychwstaniu mogli osiągnąć pełnię tej chwały. Amen. Chrystus zmartwychwstał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.